Jesteśmy dosłownie godziny od powrotu gal WWE z publicznością i wygląda na to, że federacja szykuje kilka soczystych niespodzianek. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner i witam was w VIF News. Dziś porozmawiamy sobie o takich rzeczach jak dwa szokujące powroty planowane przez WWE, pełny skład kobiecego ladder meczu ujawniony, wyczekiwana walka na NXT UK odwołana i sprzedaż biletów na wielkie gale WWE i AEW. Na początku zapraszam do subskrypcji naszego kanału, inaczej wywali Wam prąd chwilę przed rozpoczęciem Money in the Bank. Subować kurde. Dwa szokujące powroty planowane przez WWE. Federacja Vince McMahon'a przygotowuje się właśnie do powrotu publiczności, co oznacza lekkie zmiany. Już dziś dostaniemy pierwszą tygodniówkę z widzami, czyli SmackDown i to show będzie okraszone nowymi grafikami, jak i ogólnie nowym wyglądem stage i tak dalej. Jednak to nie jedyny plan WWE, ponieważ pierwsza gigantyczna niespodzianka szykowana jest na niedzielną galę Money in the Bank. Jeśli chodzi o to show, to w niedzielę o godzinie 20 odbędzie się transmisja tuż przed galą, gdzie wraz z moimi gośćmi pogadamy sobie o walkach, potencjalnych wynikach, czy powrotach i tak dalej. Tak więc 20.00 w niedzielę zapraszam na live, link będzie podany w opisie. Wracając jednak do pierwszego potencjalnego powrotu, to PW Insider informuje, że na zapleczu gali Money in the Bank jest przygotowywane miejsce i role dla nikogo innego, jak Becky Lynch. The Man ostatnią walkę stoczyła podczas Wrestlemania 36, gdzie pokonała Shayna Baszler, jednak w maju musiało zrzucić tytuł na askę z powodu swojej ciąży. Jej powrót był mocno tease'owany na tegoroczną Wrestlemanie, jednak wygląda na na to, że WwB trzymało powrót tak popularnej gwiazdy właśnie na stały powrót fanów. Nie wiemy, czy dostanie ona jakiś konkretny segment, czy jest na zapleczu w innych sprawach, jednak wiele osób z biznesu twierdzi, że jakimś sposobem może ona dołączyć do kobiecego ladder meczu o walizkę Money in the Bank. Wygląda więc na to, że o tym przekonamy się dopiero w niedzielę. Jeśli chodzi o drugą niespodziankę, to też chodzi o całkiem spory powrót. Wiele osób w tym i ja spodziewało się Brocka Lesnara, który wyzwie Bobby Sława Lashley'a do walki o tytuł na Summerslam. Niestety, ale WWE ma inne plany. Dlaczego niestety? Ponieważ Fightful Select informuje, że na pierwszy roll z publicznością, czyli po Money in the Bank w ten poniedziałek, zaplanowany jest powrót nikogo innego, jak Goldberga, który od razu wyzwie właśnie Lashley'a do walki o tytuł. Warto przypomnieć, że Goldberg ma podpisany kontrakt z federacją, która daje mu dwie walki rocznie, a pierwszą już stoczył podczas Royal Rumble w walce z Drew McIntyre'em. Fightful Select wprost mówi, że to już jest zaklepana walka na Summerslam, więc no, fajnie jednym słowem. I teraz każdy sobie tak mówi, szkoda, że to nie jest jednak Brock Lesnar. W takich momentach się właśnie Brock Lesnar'a i docenia, prawda? A co wy myślicie o tych dwóch powrotach? Dajcie nam znać oczywiście w komentarzach. Pełny skład kobiecego ladder meczu ujawniony. Chwilę przed SmackDown WWE postanowiło ogłosić Cały skład kobiecej walki o walizkę Money in the Bank Na ten moment w składzie znajdowały się Alexa Bliss, Nikki Ash, Naomi, Natalia, Aska, Zelina Vega, Liv Morgan i jeszcze jedno wolne miejsce Wiele osób spodziewało się, że może to być właśnie Becky Lynch Która powróciłaby na przykład na SmackDown Albo Sonya Deville, która zarządza obecnie tygodniówkami Sasha Banks też była potencjalną osobą Co mocno wzbogaciłoby to starcie Jednak nope, WWE zapowiada że druga posiadaczka tytułów tak Team Kobiet, czyli Tamina, dostała się właśnie do tej walki. I chcę od razu powiedzieć wprost: nie mam absolutnie nic do Taminy. Problem jedynie polega na tym, że WWB kompletnie z dupy daje jej miejsce bez żadnego wyjaśnienia, bez żadnej historii. Tak, tak, tak po prostu. 24 godziny przed SmackDown. A nie lepiej było dać temu właśnie jakąś historię i dodać ją na samej tygodniówce? Nie, no bo po co komu myślenie? Wyczekiwana walka na NXT UK odwołana jeśli ktoś jeszcze ogląda NXT UK, to zapewne wyczekiwał dość mocno walki, która miała się odbyć chyba za tydzień. Mianowicie kolejne starcie pomiędzy mistrzem NXT UK Walterem a Ilia Dragunowem. Ich pierwsza walka została uznana za najlepszą walkę 2020 roku w WWE i nawet dostała 5 gwiazdek od Dave'a Meltzera. Dlatego też ich walka za tydzień miała tak wielkie oczekiwania. Niestety jednak, jak poinformowało samo WWE, walka się nie odbędzie, ponieważ mistrz Walter doznał kontuzji ręki. A to by oznaczało w tym przypadku brak czopów. Nie dostaliśmy daty zastępczej, jednak wiemy teraz, że ta cała sytuacja jest prawdziwa, ponieważ PW Insider poinformowało, że Walter rzeczywiście ma jakąś kontuzję lewej ręki. Miejmy nadzieję, że to nic poważnego i ich ponowną walkę zobaczymy jak najszybciej. Sprzedaż biletów na wielkie gale WWE i All Elite Wrestling. Czas na ostatni dziś news dość krótki, ale według mnie dość ciekawy. Gala od WWE SummerSlam jest prawie w 100% wyprzedana na moment pisania tego filmu. Jednak wygląda na to, że federacja otwiera kolejne sektory, które wcześniej były niedostępne. Na dany moment mają około 42 tysięcy sprzedanych biletów i wydaje się, że mogą dojść do tych 47 czy nawet 50 tysięcy. A jeśli chodzi o All Elite Wrestling, to wygląda na to, że gala All Out została wyprzedana w 100%. Możliwe, że dojdą dodatkowo Bilety, jednak sam fakt wyprzedania tak szybko show jest fenomenalny. No i na koniec niedzielna gala Money in the Bank została wyprzedana w 99% na moment pisania tego filmu. Jednak do samego show powinno się chyba raczej wszystko wyprzedać. I to by było na tyle z dzisiejszego VIV NEWS. Dajcie nam znać w komentarzach, co sądzicie o dwóch planowanych powrotach i czy według Was ktoś inny powinien dołączyć do ladder meczu zamiast taminy. Tak więc, Panie i Panowie, ja nazywam się Sergoniusz z What Is Wrestling. dziękuję za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.